Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Po serii moich filmów, które nagrałem o pseudonaturalnych kulturystach, po tej serii szambo wybiło, a więc filmy zaczęły odnosić skutek. Kulturyści zaczęli przyznawać się do używania środków dopingujących. Co się stało? Wam opowiem pewną historię. Jest to prawdziwa historia. Wchodzę na internet i widzę, jak mocno te szambo wylało. Wybiło tak, że te kupy wszędzie wypłynęły. Stoi koło mnie w szeregu Karmowski. Też patrzę, jak to wszystko wybiło. Też do tego się trochę przyczynił. A więc mistrz Polski w kulturystyce. I stoimy sobie z Karmowskim. To wszystko, te kupy tak wyszły na bok, to jest po prostu obrzydliwe. To wszystko się rozlało, te szambo. Ludzie zaczynają o tym dyskutować, a więc gówno burza na całego. Nagle Karmowski do mnie mówi: Patryk, spójrz, nie? Ja patrzę, co tam się dzieje. Ktoś taki z dziecinnym wiaderkiem, takim z piaskownicy, chodzi, te szambo zbiera i wlewa to do środka z powrotem. No ja patrzę, że tego jest za dużo, że on nie da rady z tym małym wiaderkiem dziecinnym tego wszystkiego zebrać i wlać do środka. I mówię: ej, chłopaku, co ty robisz, nie? No patrzę, że on ma przy pasku, jak podszedł bliżej, że on ma przy pasku słoik Nutelli przypięty i tą Nutellę cały czas paluszkiem sobie je. No i ja mówię: człowieku, co ty robisz, nie? Przecież ty tego szamba nie zbierzesz wszystkiego tym wiaderkiem. On mówi do mnie, że ma na imię Mariusz, i mówi: wiesz, dlaczego ja tutaj sobie tak chodzę i zbieram te szambo i wlewam z powrotem? Ja nie mam żadnego pojęcia, dlaczego ty to robisz. A on mówi do mnie: bo ja jestem pozytywny. No to ja mówię do niego: jak jesteś pozytywny, no to ja nagram pewien materiał. Zapraszam Was wszystkich do obejrzenia tego jakże pozytywnego materiału o tym pozytywnym człowieku. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Obejrzyjcie dokładnie ten materiał, obejrzyjcie sobie w HD, żeby widzieć dokładnie wszystkie napisy, co jest dokładnie tam napisane. Dzięki, na razie, cześć i przypinka, bum! Przeanalizujemy właśnie tego zawodnika. Jesteśmy na forum sfd.pl. Przeanalizujemy zawodnika o imię i nazwisku Mariusz Czerniewicz, który o sobie mówi tutaj w jednym z wpisów, który dodał na tej stronie, mówi o sobie, że jestem zawodnikiem w pełni naturalnym i szczerze wierzę w to, że mogę się realizować w sportach sylwetkowych, obierając taką właśnie drogę, a więc mówi o sobie, że jest w pełni naturalny. Zaraz zobaczymy, czy tak jest naprawdę, panie Mariuszu. Wchodzimy na Wikipedię i co mamy na Wikipedii? Najważniejsze osiągnięcia sportowe tego użytkownika, tego sportowca, tego kulturysty, który brał udział w Mistrzostwach Polski w kulturystyce i który brał udział też w zawodach Man's Physique. Zaraz zobaczymy, w ilu zawodach odnosił sukcesa. Więc w 2012 mistrz Polski kategoria kulturystyka Junior Open Classic. Wszyscy tu wiedzą, że ci zawodnicy są na witaminie S, ale Mariusz Czerniewicz wygrał te zawody bez używania witaminy S. 2012 mistrz Europy kategoria kulturystyka Junior Open Class. Tutaj też wszyscy używają środków dopingujących. Jest to kulturystyka, a więc mimo tego, że są tu ludzie młodzi, to używają środków dopingujących w 100%, ponieważ bez środków dopingujących nie mieliby tu żadnych szans. Ale Mariusz Czerniewicz wchodzi i wygrywa te zawody bez mrugnięcia okiem. 2013 zdobywca Pucharu Polski, kategoria Man's Physique. Niesamowite, tutaj też Mariusz wygrywa, mimo tego, że wszyscy są na środkach dopingujących. 2013 zwycięzca PEPA International Grand Prix, kategoria Man's Physique. Też wchodzi Mariusz Czerniewicz i niszczy wszystkich swoją genetyką, mimo tego, że tamci lecą na witaminie S. 2013 finalista Mistrzostw Europy, kategoria Man's Physique. Też Mariusz Czerniewicz wygrywa i pokazuje im, jak bez sterydów można wszystkich pokonać. 2013 wicemistrz świata, kategoria Man's Physique.
też tutaj pokazuje im pazur i niszczy ich, wygrywa te zawody. 2013 zdobywca pierwszego w historii IFBB, kategoria tak samo Man's Physique. I też tutaj Mariusz Czerniewicz wygrywa nasz natural. 2014 uhonorowany IFBB Pro Card za osiągnięcia w Man's Physique Division. I tutaj też oczywiście wszystko naturalnie. Teraz zobaczymy, wrócimy do tego wcześniejszego posta, o którym mówiliśmy, do tego wcześniejszego wpisu. I zobaczmy, jak Mariusz Czerniewicz oczywiście naturalnie, bez używania witaminy S, wchodzi na scenę z zawodnikami, którzy używają ewidentnie dużych ilości witaminy S i wygrywa z nimi bez mrugnięcia okiem, ma lepszą definicję i podobną wielkość, a więc widzimy, jak ich pięknie niszczy. Do czego doszliśmy? Doszliśmy do tego, że jeszcze mam tutaj jedno zdjęcie, jeszcze jeden wpis na forum, gdzie użytkownik Soul Nervous się wypowiada, w sumie parę wpisów. Dlaczego nas interesuje użytkownik Soul Nervous? Zaraz o tym powiemy. Witam, wiem, że część z Was uważa to za doping, ale to chyba tylko polskie podejście, bo w Stanach efedryny nikt nie zabrania. A więc pyta ten użytkownik Soul Nervous, zaraz dojdziemy, kim jest ten użytkownik Soul Nervous, zaraz dojdziemy, kim on dokładnie jest, a więc on pyta się o efedrynę, a więc o środki zakazane. Tu każdy może sobie to dokładnie przeczytać. I wchodzimy na to samo forum, i lecimy do góry i od góry. Użytkownik Soul Nervous znowu się wypowiada. Witam, nie ma zbyt dużej wiedzy, jeżeli chodzi o doping. Zastanawia mnie sprawa, czy jest więcej takich środków jak klenbuterol, które nie wymagają odbloku i nie naruszają naszego układu hormonalnego. Generalnie mają małe efekty uboczne. Chodzi mi przede wszystkim o takie środki, których nie kupię w sklepie z odżywkami, a więc użytkownik Soul Nervous, zaraz dojdziemy, kim on jest, pyta się o rzeczy, których nie kupi w sklepie z odżywkami, a więc pyta się o nielegalne środki, których naturalnie powinien w żadnym wypadku używać. Pyta o klenbuterol na redukcję i działanie anaboliczne, pobudzanie, i pyta o efedrynę, która jest niedozwolona w Polsce. A więc dalej lecimy. Tu się wszyscy starają mu odpowiedzieć. I tutaj Blink, użytkownik o nazwie Blink, zdradza nam, że tym użytkownikiem, który zadał te pytanie, otworzył ten wątek, użytkownikiem Soul Nervous jest Mariusz Czerniewicz. Czy to jest prawda? Zaraz zobaczymy. Sądzę, że można zrobić wyjątek, bo Soul Nervous to jedyny niepowtarzalny natural, czyli Mariuszek Serduszek Czerniewicz. A więc ten użytkownik Blink insynuuje nam, że Soul Nervous jest to Mariusz Czerniewicz. Zaraz zobaczymy, czy to jest prawda. Boom! Rzeczywiście wyskakuje nam zdjęcie Mariusza Czerniewicza i profil, który założył, który nazywa się Soul Nervous, a więc wygląda na to, że wszystko jest prawdą i tutaj no easy way out. Nie ma łatwych dróg, powiedział. Aż dziwię się, że jeszcze ten temat nie został usunięty. Koledzy ze stolicy, a więc chodzi mu o WC, szybko ogarnęli FSD i tematy poznikały, a tu Mariusz taka gafa. To nie jest hejt, bo tego nie lubię. Ciężka praca, ciężką pracą, ale ściemniania nie znoszę. Bierzesz koks, to przyznaj się, bo jest to dla ludzi. I tutaj na końcu wisienka na torcie, gdzie ja to mam, zaraz zobaczymy. Zdjęcie tego oto naturalnego kulturysty, jak pięknie rozbudował się w tak krótkim czasie, bo trzeba pamiętać o tym, że jest to młody człowiek. A zdjęcie jest chyba sprzed paru lat. A więc zobaczmy, jak pięknie się rozbudował ten nasz naturalny kulturysta. Co ja mogę stwierdzić po tym wszystkim, co tutaj zauważyłem? Na końcu też zdjęcia, o których już wcześniej wspominałem i pokazywałem. Co mogę stwierdzić po tym, że ten nasz zawodnik Mariusz Czerniewicz, który siebie określa mianem zawodnika naturalnego, na 100% jest na witaminie S, używał i używa witaminy S, jest naturalny, używa tylko i wyłącznie witaminy S. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, na razie, cześć, pozdrawiam.